Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przeanalizuję dzisiaj partię z turnieju rozegranego w Ustroniu, gdzie w grupie B zwyciężył Bartosz Kotarski. Jest to zawodnik z mojego klubu. Serdecznie pozdrawiam, dlatego też tutaj środowisko szachowe poprosiło o analizę jednej z kilku wybranych partii. Bartek rozegrał dobre zawody. Ta partia, którą tutaj przedstawię, miała miejsce właśnie w Ustroniu. Przeciwniczką Bartka była Ela Pisarska, 18-latka, która posiada ranking 1708. Partia była bardzo ciekawa, dlatego że była obrona sycylijska, dużo motywów taktycznych i pokazuje ten debiut i ta partia, ogólnie ta gra, jak bardzo ważna jest znajomość debiutu, to jest raz, a dwa, że te motywy taktyczne, które się pojawiają w bardzo ostrej pozycji, no to nie lada sztuka, żeby to opanować i nad tym panować podczas gry. Więc przejdźmy od razu do rzeczy. Mam nadzieję, że zawodnicy z właśnie około rankingiem 1800 ELO i 1700, no to jest taki zbliżony poziom troszeczkę do widzów. Mam nadzieję, że możemy z takiej analizy trochę więcej wynieść. No więc zaczynamy. Tutaj przeciwniczka Bartka rozpoczęła ruchem E4, odpowiedź to C5, skoczek F3, posunięcie E6, D4, nic tu się na razie nie dzieje, to jest teoria debiutów, skoczek F6, przypominam, że nie można grać posunięcia E5 z uwagi na hetman A5 z taką no, mikro pułapką, ale jest szach i zdobywamy po prostu pionka na E5, więc skoczek na C3 nastąpiło, posunięcie D6 i przeciwniczka zagrała G4. No, nie w kij dmuchał takie posunięcia, słuchajcie, w dzisiejszych czasach juniorzy jednak no, potrafią opanować teorię debiutów, no to jest oczywiście na plus, ale z drugiej strony, czy na pewnym poziomie to zrozumienie szachów jest na tyle wystarczające, żeby grać dobrze w szachy, no tutaj śmiem twierdzić, że nie zawsze, oczywiście to tak mówię bardzo, bardzo ogólnie i do pewnego poziomu. Zrozumienie szachów jest najważniejsze, no ale taki ruch G4 zobowiązuje do tego, żeby wiedzieć, po co on jest. Przede wszystkim chodzi o atak na G5 na skrzydle szybciutko, tylko że to jest kwestia, jak zareagują czarne i czy białe temu podołają. Co ciekawe, Bartek zagrał posunięcie A6, no i tak przypuszczam, że tutaj nie wiedział, jak za bardzo się zachować. Ten ruch nie jest do końca najlepszy, to jest taki standardowy ruch w sycylijskiej, ale przy ruchu G4 bardzo ciekawym ruchem jest po prostu ruch H6. Jeżeli jest G4, to gramy H6 i blokujemy tutaj do dojście pionka do G5. Tak grał piękną partię kiedyś Jan Krzysztof Duda z Janem Niepomniaszczym. Janek grał czarnymi, polecam. Na kanale również ta partia jest. Można sobie wyszukać po nazwisku Jan Krzysztof Duda. Ewentualnie podrzucę ją tutaj, żeby sobie zerknąć, jak to mogłoby wyglądać. No szkoda, że nie zagrał tutaj Bartek H6. Po prostu chyba nie znał odpowiedzi, jak tutaj zagrać. No ale poszło A6. Tragedii oczywiście nie ma, gramy sobie dalej w szachy, ale przeciwniczka bardzo dobrze to wykorzystuje i zagrała G5. Skoczek musi zagrać na D7 i posunięcie H4. Standardowe posunięcia, wzmocnienie pionka, złapanie przestrzeni na skrzydle królewskim. I Bartek gra goniec E7. No, sycylijska nie jest łatwym debiutem, jeżeli mówimy już o jakimś takim większym poziomie. Goniec E7 wydaje się tak naturalnym posunięciem, ale żeby grać dokładniej taki debiut, to trzeba wiedzieć, że tutaj trzeba szybko się rozpychać po skrzydle, szczególnie w takim ustawieniu. Chodzi mi też o te pionki białych, bo ten goniec E7 nie wnosi nic takiego pozytywnego, to jest wyprowadzenie tylko figury, a ruch B5 przede wszystkim już grozi zaczepką na B4, już goniec może się tutaj po B7 rozszalać na diagonali, to jest bardzo ważne, żeby grać dosyć dynamicznie w szachy, poza tym no B5, no tutaj na skrzydle, gramy po prostu na skrzydle hetmańskim. Jednak Bartek zagrał goniec E7, oczywiście to też nie jest jakieś super przewinienie, co nie? Więc spokojnie tutaj weźcie poprawkę na to, co troszeczkę mówię, bardzo proszę, bo szachy są tak skomplikowane, szczególnie w takim debiucie, że trzeba pamiętać, że czasem niepoprawny ruch może dać jakieś korzyści nawet w obronie królewsko-indyjskiej. No, sycylijska to też jest taki debiut, gdzie niepoprawność jest na porządku dziennym. Goniec na E3, ale taka w cudzysłowie niepoprawność, taka bardziej ostra gra waleczna. Goniec E3, posunięcie B5 na szczęście nastąpiło, ruch A3,
Trzymamy oczywiście, żeby nie było B4, goniec B7 i tutaj wieża G1 ze strony przeciwniczki. No właśnie, tutaj pozwolę sobie po imieniu, oczywiście Ela mogłaby, no jak gra sycylijsko-białymi, to przypuszczam, że zna taki ruch jak F4. F3 bardziej spokojne, żeby przytrzymać tutaj pionka na E4, ale F4 takie groźne, takie, no powiedzmy, z duszą tego debiutu to posunięcie. No ale okej, okay, rozumiem, wieża G1 to jest taki też odruch ludzki, no bo schodzimy tutaj z ataku potencjalnego, więc jak najbardziej taki ruch wieża G1 jest możliwy po zagraniu G4 H4, więc przypuszczam, że tutaj zawodniczka sobie to skojarzyła i tak zagrała. To jest tylko moje przypuszczenie, ja tego nie wiem do końca jak było w głowie tutaj szachistki. Jest skoczek na C5, goniec zagrywa na G2 i posunięcie G6. No i tutaj uważam, że Bartek nie trafił z tym posunięciem. Ruch, który okej, okay, blokuje troszeczkę tego pionka G5, ale to nie ma znaczenia, bo pionek nie pójdzie do przodu. Trzeba było najpierw zagrać H5, potem G6. Nie ma co dmuchać na zimne. W tej sytuacji myślę, że naturalną konsekwencją gry jest po prostu wyprowadzenie figury. No skoczek na D7, aż się prosi, żeby wyprowadzić tego skoczka, żeby on już miał zaczepkę w centrum, żeby on już mógł na B6 pokombinować, wejść na C4 na przykład. No cóż, więc tutaj Bartek raczej nie trafił z tym posunięciem, nie jest to najlepszy ruch. Przeciwniczka cały czas może kontynuować ten ruch F4. Dziwne, że nie gra tak dosyć ostro, bo standardowym planem tutaj też jest zagranie po prostu F5. Zagrała hetman D2, ale to jest cały czas ok pozycja, sobie gramy dalej. Skoczek zagrał na C6, no i tutaj zawodniczka wybiła skoczka. No troszeczkę uprościła grę, niekoniecznie to jest dla białych może jakieś korzystne. Może warto było poczekać, aż czarne zbiją na D4 i goniec zbije z atakiem, z próbą wymuszenia E5, żeby tutaj znaleźć pole dla skoczka na D5. Tak jak mówię, no sycylijska jest tak skomplikowanym debiutem, że zrozumienie tu jest bardzo potrzebne, żeby wiedzieć, jak się tutaj poruszać. Cały czas białe mogły według mnie grać F4. No ale dobra, poszło bicie. No i jest ruch F4 na szczęście ze strony białych. I teraz Bartek gra posunięcie hetman C7. Moi drodzy, no właśnie, standardowe posunięcie w obronie sycylijskiej to hetman C7. Bardzo często ten ruch się zagrywa. Tylko że w tym momencie uważam, że nie ma to najmniejszego sensu. To znaczy inaczej, to źle brzmi oczywiście. Sens jak najbardziej jakiś tam ma, tylko można byłoby wykorzystać te szanse i zagrać czarnymi trochę lepiej. Z jakim planem? Bo hetman C7 co daje? No, długa roszada? Nie sądzę. Król w centrum myślę, że czuje się póki co dobrze. Tutaj należałoby przede wszystkim kopnąć posunięcie A5. Aż się prosi, żeby zagrać A5 i żeby zagrać B4. Zobaczcie, hetman z wieżą dobrze współpracuje. B4 aż się chce zagrać. Król jest w centrum, więc można by było próbować w przyszłości hetmanem tędy tutaj tego króla białego męczyć. No, takie standardowe plany, no to jest też, no to też trzeba wiedzieć, że jak gramy czarnymi Sycyla, no to trzeba pamiętać o ataku, jeżeli jest możliwy to go konstruować. No ruch A5 przegapiony, albo po prostu z innym planem po prostu grał Bartek i tyle. Hetman F2 ze strony białych, hetman B7, to jest bardzo ładne posunięcie, też takie typowe w Sycylum, wielki nacisk na E4, takie trochę wymuszenie bicia skoczka, ale bicie skoczka jest fatalne białymi, nie możemy tak silnego gońca teraz oddać. Tutaj zawodniczka gra goniec D4, jak najbardziej ok, i wieża G8. No cóż, wieża G8 to jest takie no trochę puste posunięcie, wydaje mi się, że też pozbawione jakiegoś sensu, ale bardzo ważny moment, no bo jak zagrać oczywiście. I powiem Wam, że tutaj niektórzy pewnie jeszcze do osób początkujących, jeżeli jest atak na wieżę, to możemy zrobić roszadę. Absolutnie możemy, bez żadnego problemu. Nawet wieża może przechodzić przez pole szachowane. To tak na marginesie. Roszada byłaby bardzo dobrym ruchem. Tylko że weź człowieku, wykonaj roszadę, jak boisz się tutaj ataku H5, wieża H1 i tam hetman wchodzi, zaraz maty. No właśnie. I na tym polega wyczucie pozycji i ostrej gry w obronie sycylijskiej. Jednak po roszadzie i po ruchu na przykład H5, postarajmy się trochę teraz to wyobrazić sobie nieco, po ruchu H5 czarne mogłyby kopnąć posunięcie B4, czyli jak nas atakują na jednym skrzydle,
to my atakujemy na drugim albo odpowiadamy w centrum. Ogólne zasady. Jeżeli H5, to też byłoby możliwe zagranie w pewnym momencie E5. Taki ruch E5 daje bardzo ciekawe możliwości, bo po wybiciu skoczek może też zagrać na E6, atakując tego gońca. I, że tak powiem, użyję takiego sformułowania, pal licho pionki. Po co ci pionki, jeżeli masz bezpiecznego króla i możesz otwierać pozycję w centrum? Więc tutaj trzeba by było troszeczkę takiego szachowego szaleństwa w sobie, takiego odrobinę, taki pierwiastek Tala, jakby to źle nie zabrzmiało. Tal to też pierwiastek, no ale Michaiła Tala tutaj mam oczywiście na myśli. No więc tutaj chodzi o to, żeby grać bardziej tak ryzykownie w centrum, chociaż to nie jest absolutnie jakieś wielkie ryzyko. No cóż, no ale nie poszła roszada, szkoda, bo byłoby na pewno ciekawie. Nadal jest ciekawie i po wieża G8 hetman zagrał na E2. Tutaj skoczek wrócił na D7. Bardzo mi się powrót skoczkiem nie podoba. Mamy ustawionego skoczka, no jest optymalnie ta figura postawiona. Tutaj bym przypuszczał, że można by było zrobić teraz długą roszadę i byłoby ok, albo spróbować grać z planem A5, B4 cały czas to samo. Więc to się powtarza już poniekąd. Cofnięcie figury to jest takie trochę przyznawanie się do pewnych błędów, no ale nie jest to też tragiczne posunięcie, ale proponuję, tutaj do Bartka się trochę zwracam, jeżeli się nie obrazi, albo no mam nadzieję, że nie, oczywiście, że nie, zasugeruję, żeby jednak odważniej troszeczkę grać i wierzyć w swoje umiejętności. Posunięcie F5 ze strony przeciwniczki, bardzo ładny, standardowy ruch, nastąpiło E5 i teraz zaczynają się ciekawe rzeczy. No właśnie, pogadane 12 minut i teraz ciekawe rzeczy się dzieją. Moi drodzy, przeciwniczka no tutaj bardzo zaryzykowała i zbiła pionkiem na G6. I zaraz do tego wrócimy, bo tak toczyło się w partii. Tylko zauważcie, że tutaj wisi goniec. Jak należałoby zagrać? No tutaj wiadomo, takie odpalenie się w ataku, no to bardzo się też narzuca. Ale jakby tutaj białe spokojnie cofnęły gońca, to zwróćcie uwagę, że cały czas białe napierają na przeciwnika. I to jest bardzo ważna kwestia też, żeby zrozumieć, które pola w centrum będzie można za chwilę opanować. No i teraz widzimy, że na przykład grozi ruch F6 z taką miazgą przeciwnika i potem na przykład koń na D5. Więc jak czarne by zbiły pionka i tutaj byłoby odbicie i byłoby odbicie, no to można by było zbić i nawet hetmanem, a wieżą też jest ok. I posunięcie D5, mogłoby się wydawać, że centrum jest bardzo silne, grożą widełki, jest niebezpiecznie. Nic bardziej mylnego. Tutaj białe są fantastyczne, dlatego że grają hetman F3. Okazuje się, że E5 grać nie wolno z prostego powodu wzięcia hetmana, a po zagraniu, a tutaj grozi wzięcie po prostu pionka. Nie ma go jak bronić, bo jak skoczek na B6, to można kopnąć skoczka tutaj i zbić piona hetmanem albo skoczkiem. Jeżeli nastąpi ruch E4, to ten hetman mógłby wrócić na D1 i to jest myślenie strategiczne w szachach. Ta pozycja białymi jest kompletnie strategicznie wygrana, a w zasadzie już wygrana tak normalnie, no bo ten pionek pada. Nawet skoczek E5 i jakieś wejście na F3 jest kompletnie niegroźne, bo tu się bardziej centrum liczy w tym wypadku. Jest bardziej dynamiczna pozycja. I zobaczcie, że no tutaj białe po prostu są dobre, plan prosty. No, wziąć piona, zrobić długą, nie wiem, zagrać F6, F6 może teraz nie, bo grozi bicie, ale no są oczywiście możliwości. Czarne stoją po prostu źle. Jak się głębiej przyjrzymy pozycji, to czarne stoją zwyczajnie źle. No cóż, ale zawodniczka zaryzykowała i zbiła na G6. W tym momencie Bartek wziął na D4, no bo jest takie powiedzonko w szachach, znaczy no, ja w szachach słyszałem, jak cierpieć to za coś, czyli jak nas atakują, to chociaż weźmy figurę i niech przeciwnik udowodni, że nas chce zamatować. Tutaj na F7 nastąpiło bicie, król odbił, hetman dał szacha i król G7. Bardzo ładne zagranie czarnymi, ten król się chowa za chwilę do rogu i będzie w miarę ok. Wieża F7, bardzo ładne też wtrącenie przeciwniczki, dlatego że grozi wieża F7 z matem na H7. I tutaj skoczek na E5, więc nie można było wybić skoczka. Skoczek E5 kapitalnie broni bardzo ważnych pól w obronie przeciwnika, znaczy w obronie swojej tutaj Bartka, czyli G6 i F7, bo czasami też pionek G6 może iść do przodu. Skoczek zagrał na D5, no do centrum oczywiście figura zmierza, tutaj król schował się na H8, nastąpiła długa roszada,
No i Bartek w tym momencie zagrał wieżą A na C8. Takie to jest właśnie granie troszeczkę, jakby to powiedzieć. No to jest też standardowo, też dobrze, bo wieża wchodzi na wolną linię, ale panie Bartku, masz przewagę figury, widzisz, że nie ma mata, bronisz pięknie skoczkiem. Dlaczego nie wymieniać figur i nie zlikwidować tego skoczka na D5? Przecież ten skoczek jest taką teoretycznie silną figurą, więc jakby Bartek tu wybił tym skoczkiem, wybił tego skoczka na D5 i po wybiciu pionkiem, to gra jest bajecznie prosta czarnymi. Na przykład posunięcie znowu B4, czyli atakowanie, wywieranie presji, wieża na C8 czy na B8 wejdzie za moment. To wszystko się zdąży. Ważne, że przeciwnik nie ma tutaj jakiejś takiej kontry, może super takiej, która coś tam faktycznie daje. No oczywiście jest jakiś tam ruch goniec E4, groźba mata, ale zawsze wieża G7, wszystko broni. No więc taka jest obrona sycylijska, żywiołowa. Wieża AC8, goniec zagrał na H3, zaatakował wieżę, wieża z C na F8, przepraszam, i goniec na F5, czyli no, atak następuje, wieża G7, obrona, no i skoczek na F4, no i szkoda właśnie, że ten goniec tego skoczka stąd nie sprzątnął. Goniec zagrał jednak na D7, posunięcie G6, no widzimy, że na szachownicy dzieją się ciekawe rzeczy, no mega, wygląda to groźnie, ale pragnę was uspokoić, znaczy jedną ze stron, czarne tu się bardzo dobrze bronią, tu nic nie można jakiegoś kapitalnie mocnego zdziałać, przede wszystkim cały czas zaznaczam, ten skoczek z E5 jest kapitalnym obrońcą, fantastycznie stojącym, ale no widzimy, że po prostu czarne mają też figurę więcej, więc trochę jest łatwiej grać. Hetman C8, no myślę, że można byłoby tutaj cały czas, nie wiem, zagrać jakieś B4, ale dobra, hetman C8 jest cały czas ok, bo to wywiera presję na gońca, więc tutaj się nie czepiam za mocno. Skoczek na D5, goniec wziął tego gońca, wybicie pionkiem nastąpiło i goniec na F6. Tutaj aż się prosi, panie Bartku, wtrącenia, wtrącenia i jeszcze raz wtrącenia. D3. Postraszmy trochę przeciwniczkę, grozi po prostu mat. Ja wiem, że jest ruch na przykład C3 i gramy sobie w szachy dalej, ale D3, zagrajmy, wtrąćmy. No bo co mamy do stracenia? Przecież ten pionek na D4 i tak jest atakowany przez wieżę. Bartek jednak zagrał gońcem na F6. No i cóż, skoczek na F4. Skoczek F4, hetman zagrał na C4. Tutaj cały czas D3 wchodzi, można tego pionka oddać, otwiera nam się potem goniec. Z F6 samograj. Poszło jak poszło. Skoczek zagrał na E6 i zauważmy, że są widełki. Tylko, że jest znowu wtrącony ruch, wieża C8 i grozi mat, więc tutaj Bartek miał to na pewno na myśli. Wieża zagrała na F2. No i w tym momencie czarne bardzo się mylą. Bardzo, bardzo, bardzo się mylą. No i właśnie. Skoczek zagrał na D3. Ruch narzucający się, bardzo się narzucający, ale to jest ruch, który przegrywa partię. Jeszcze tylko pokażę, jaka mogłaby być alternatywa bardzo spokojna. Wieża E7. Po prostu uciekamy wieżą, grozimy D3, grozimy B4 z atakiem na białego króla. Nic prostszego. Dlaczego ten ruch jest przegrywający? No już śpieszę z tłumaczeniem. Otóż, tak jak w partii poszło, czyli najlepiej, wieża zbiła na D3, tutaj hetman wybił, jest cały czas związanie i skoczek zbija ostatniego obrońcę punktu H7. Grozi mat. No właśnie. Jak gra Bartek Kotarski? Bartek gra hetman E3 szach. No jest to oczywiście ruch dobry. I tylko teraz przeciwniczka się myli i wypuszcza wygraną. No właśnie. Wieża D2. Ja tu bardzo uczulam na budowaniu sobie związań. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to statystycznie odejście królem byłoby zdecydowanie lepsze, bo nie ma związania. Zobaczcie, że nie możemy wybić wieży, bo grozi mat. I tu się robią ogromne problemy, bo jeżeli na przykład teraz H6 by nastąpiło, czyli obrona przed matem, to skoczek wraca i cały czas nie można zbić wieży, bo tutaj jest mat za moment. Więc w tej sytuacji, na przykład, jakby nastąpiło D3, to gramy C3 i się wszystko trzyma, wracamy za chwilę hetmanem, próbujemy wymienić hetmany i gramy na materiał. Gramy z dwoma pionkami wolnymi, ze skoczkiem silnym. Jednakże na przykład po król G8 w tej sytuacji, no to również możemy tym hetmanem sobie tutaj wrócić i wszystko pięknie
działa po stronie białych białymi, ta pozycja byłaby już, no powiem spokojnie, że wygrana. Oczywiście wygrana, a wygrać to są dwie różne sprawy. Ja sobie tego, z tego też sprawę zdaję. Nie jest to proste. Wiem na swoim przykładzie również, ale no białe się po prostu uratowały i mają pozycję już taką no do zwycięstwa w miarę łatwą. Ale co było w partii? Wieża D2, czyli wieża poszła na to związanie. Bardzo niedobry ruch. H6 nastąpiło, bo trzeba tak grać i skoczek na E6. To jest ta różnica, że właśnie widzimy, że ta wieża ma problem. Król również. To jest powiązane. I dlatego nastąpiło D3. No, D3 najlepszy ruch. Oczywiście gramy. Tutaj próbujemy coś zadziałać. C3. No i Bartek zagrywa A5. I tutaj wszystko jest w porządku. Normalny plan B4. To wygląda bardzo groźnie. Nastąpiło bardzo ładne też zagranie G7. Świetny ruch, który otwiera hetmana, więc nie za bardzo można by było wybić tutaj tego pionka, bo skoczek wybija i hetman jest bardzo groźny i tam próbuje dać wiecznego szacha. Po zagraniu królem na G8 przeciwniczka Bartka bardzo, bardzo się pomyliła. No niestety, szkoda. Wróciła figurą do obrony. No a to już zapewne mówi wszystko. Pozycja się kompletnie białymi sypie. No w ogóle jedna strona miała szansę, druga strona i druga i trzecia. Oczywiście tu się zapędzam trochę, ale chodzi o to, że cały czas się coś działo. Wielkie zamieszanie na szachownicy. Jak należałoby zagrać białymi, żeby te pozycje utrzymać? Może ruch nie jest aż taki prosty, ale jak się zagłębimy w pozycję, to jesteśmy chyba w stanie znaleźć skoczek na G5. Dlatego, że wybić tu nie wolno z prostych przyczyn. Tam jeszcze białe by te partie wygrały niechcąco. Ale już tutaj po prostu grozi hetman na F7 i no trzeba by było, nie wiem, dać szacha, wieża się zasłania, wybić tu skoczka i dawać może wiecznego szacha. Coś w tym rodzaju. Więc skoczek G5 dawałby szansę, bo istnieje teoretyczny kontratak. Więc no, widzimy, że tutaj zawodniczka chyba spanikowała, a może to jest kwestia czasu na zegarze, nie wiem ile było czasu w tej partii. B4 ze strony Bartka, prosta rzecz, już nareszcie ten atak tutaj następuje. Bicie i C4. Czy brać pionka? Teoretycznie pewnie można, ale wygrywa posunięcie wieża A8. Wygrywa, bo tu są siatki matowe. Król zagrał na B1, hetman na A7. No i takie szybkie wycofanie figur z fajnym atakiem jest bardzo niebezpieczne. Wieża zbiła i po takim ruchu białe poddały partię. Dlaczego? No bo król C2 i jest mat. Moi drodzy, no cóż, gratuluję Bartkowi. Partia była zacięta, bardzo zróżnicowana. Fajnie się takie rzeczy ogląda. Mam nadzieję, że też wyciągnęliście sobie dla siebie kilka smaczków. Ja Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Szachowo.pl, pamiętajcie, macie zniżkę. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!